Niebezpieczeństwo! Boże, co on robi? Kuchro do trzymania w ręku. Dobrze będzie? Dzisiaj chciałem wam pokazać coś innego, czyli jak robimy sesje zdjęciowe. Właściwie w styczniu w tym roku okazało się, że moim zawodem jest bycie influencerem. To miało być tylko wsparcie jakby działań sportowych, sponsoringowych, które dałyby mi, wiecie, taki kanał komunikacji do tego, żebym mógł realizować się w tym, co kocham, czyli w kitesurfingu. A finalnie okazało się, że to jest praca i osobne źródło przychodu. I właściwie jest nawet ważniejsze niż sam sponsoring, więc dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wygląda backstage i sesja zdjęciowa z Martą, którą zaraz poznacie. Marta zaczynała robić zdjęcia u mnie na Borsu Campach, wtedy to były same początki, takim przyszła z takim plastikowym Canonem i robiła te zdjęcia i dodawała dużo HDR toningu, a dzisiaj te zdjęcia są naprawdę na wysokim poziomie. Jak wejdziecie na mojego Instagrama, to tam zobaczycie bardzo wiele zdjęć zrobionych z Martą, a dzisiaj może zdradzić parę sekretów, jak ona to wszystko robi. Chciałem wam pokazać, jakie fajne miejsce, zobaczcie. Słyszałem, że lubisz tu przychodzić. Lubię. Tutaj bardzo lubię pana właściciela. Gdzie jest pan właściciel? Nie wiem, pan właściciela teraz, no ale... I tak się robi magię. Na bazie miodu. Wszystko jest na bazie miodu, zero cukru, słuchajcie. No jest trochę śmietany, ale ominiemy ten wątek. Ta maszyna ruszyła. No nie, nie da się już tego zatrzymać. Nie da się tego zatrzymać. Pędzimy dzisiaj cały dzień. Teraz nagrywam, więc dobrze, musisz jeździć. Boże, co on robi? Musiałam zabrać Wiktora do fryzjera, bo nieco zarósł na tym półwyspie. Farbujemy Wiktorowi włosy na niebiesko, zobaczymy, jak będzie wyglądał. I żeby sprawa była jasna, to nie jest tak, że przed każdą sesją idę do fryzjera, tylko akurat teraz tak się złożyło, bo przez 2 miesiące zarosłem na tym helu. Subskrybujcie kanał Borsuk Vlog, tak samo zapraszam was na Instagrama, tam zobaczycie zdjęcia z Martą. Właśnie poruszyliśmy taki temat, bardzo ważny, na przykład ja jestem w tym bardzo cienki, nie będę wam ukrywał, generalnie ludzie są w tym słabi, czyli teraz Marta wyjaśni trochę, w jaki sposób robić zdjęcia innym tak, żeby oni dobrze się na nich czuli. Jak to wygląda? Na co ty zwracasz uwagę? Przede wszystkim obserwuję ludzi. Obserwuję to, jak się zachowują, czują się sami ze sobą. Bardzo często zadaję również pytania, czy się czegoś wstydzą, czy mają jakieś kompleksy. My w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania siebie tak naprawdę w zakłamanej perspektywie. Czyli takiej? Tak. Robimy sobie selfie. Cały czas widzimy odbicie lustrzane. Nie widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, tylko widzimy odwrócony obraz. Ja mam bardzo często taki problem, że w momencie, w którym wykonuję portrety ludziom, często mówią, ojej, jak ja wyglądam, Boże, mam krzywy nos, krzywe usta, krzywe oko. Dotarliśmy właśnie do jednego z bardziej ciekawych parkingów tutaj w Gdyni, które nawiązuje do kina polskiego. Za mną widzicie bardzo ładne murale. Zobaczcie, Marta. Ty już ciśnie z aparatem, jedzie. Najpierw mnie słychać, później widać. Ona ukrywa się za tymi obiektywami. Nikt nawet nie wie, jak Marta wygląda na ślubach. Zaraz zobaczycie, jakie można zrobić tutaj fajne zdjęcia. Oczywiście namówiłem Martę, żeby się wzięła za swojego Instagrama, ale przede wszystkim to, że zdjęcia, w jakim formacie je robicie, mają znaczenie. Czyli jeżeli chcecie na Instagrama, to one muszą być w pionie, więc zupełnie inaczej się je kadruje. Było trudne, żeby zmienić, bo wszyscy fotografowie mówią mi, kurde, wiesz, to nie są prawdziwe zdjęcia, jak są w pionie, to nie jest prawdziwe zdjęcie. Nie, było, ponieważ pion wykorzystuje się głównie do okładek w gazetach. Albo portretów. Ja nie mogłam się przyzwyczaić, ale no, kwestia nawyku. Halo, przepraszam. Halo. Idziemy do tak zwanego fan parku, tak? Nie, jak to się nazywa? Wesołego miasteczka. Wesołe miasteczko, o. No, widzicie. Nie byłam Błądzę. Od dzieciństwa w takim miasteczku. Auto zwolone od lat 14. Tam. Wypas, ile kosztuje? 50 tysięcy. No, moi drodzy, macie 14 lat i 50 tysięcy, to możecie mieć w końcu auto. Tutaj te koniki też nie są dla ciebie. A jak? Pokaż furę. Proszę bardzo, ferry. Niebezpieczeństwo! Patrzcie, ona się uparła na mnie, no.
celem w samym sobie nie było jeżdżenie tymi samochodzikami, tylko znalezienie miejsca, w którym będziemy mieli piękny materiał. Voilà, widzicie parasolki nade mną? Teraz dla odmiany ja będę fotografem i przygotuję jakiś materiał Marcie. I zobaczymy, czy uda mi się zrobić tak dobre kadry, jak ona robi. Ty tak wiesz, na życie. No, okay. Nie uciekaj! Z tą właśnie oto panią. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Biegasz, tutaj biegasz, 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 produkt biegasz. Mam w ręku, produkt Wszystko, mam w ręku. Biegasz, biegasz. Dobrze będzie? Zaczeki. Kończymy właśnie sesję w takim ładnym miejscu. Zobaczcie, to jest Sea Towers tutaj w Gdyni. To są te największe budynki, które tutaj są. O, nie wiem, czy widać. To jest tak zwane super miejsce pod Insta zdjęcia, czyli tak zwany Insta Spot. No wiem, wiem. Coraz, wiecie, że coraz więcej uczę się na ten temat. Szczególnie biorąc pod uwagę, że uruchomiłem swoją agencję social mediową, która prowadzi takie rzeczy i wykorzystuje tak utalentowane osoby jak Martę Dębską, jak Mateusza Jazowskiego, Darka Orlicza, Pawła Poręckiego. Możecie wszystkich ich śledzić i zobaczyć, co tam ładnego wykombinowali. Przerwa w zdjęciach, bo musimy wyprowadzić psy Marty. Takie dwa śmieszne, małe psiaki. Jack Russell. Jack Russell razy dwa. Co? Parson Russell? Jezu, już widzicie, jestem poprawiany tutaj. Piątka. O, dobrze. Dobra, kończymy tą zabawę. Jedziemy jeszcze w ostatnie miejsce, czyli tak zwaną ulicę Elektryków w Gdańsku. To jest właściwie stara stocznia gdańska i to właśnie tutaj odbywają się imprezy. I postaramy się zrobić tutaj kolejne fajne zdjęcia. Tak. I robisz sesję produktową? Tak. Pokaż, jak to wygląda, zobaczcie. W praktyce, tam w tle żurawie. Borsuczek. Dokładnie w tym miejscu. Patrzcie, Marta znalazła te żurawie tam w tle. Teraz właśnie robiła zdjęcia produktowe, a ja tylko mogę się przyglądać i szybko uczyć. Później mnie wygryzi. Czyli co, trzeba mieć dobre oko, trochę wyszczuplić tutaj podbródek i znajomości. I znajomości, bo okazuje się, że niestety tu trzeba się umówić na sesję zdjęciową. Trzymaj. Dwa trzeba równocześnie. A jak macie problem z pozycją, to po prostu bawcie się dobrze, odpalcie sobie muzykę. Teraz to już prawdziwe zakończenie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że nauczyliście się, jak robi się zdjęcia. Zakończenie na galowo. Na galowo, a zapomniałem powiedzieć, że przebrałem się już w koszulę. Nie będę wam zdradzał dlaczego, ale na pewno jest to ważna okazja. Także wam życzę miłego dnia. Oczywiście subskrybujcie kanał. Instagrama mojego znacie. Instagrama md_35mm też już znacie. I jeżeli chcielibyście oglądać w przyszłości kolejne takie odcinki, to oczywiście piszcie w komentarzach. Cześć!